Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest profesor Maciej Górecki, człowiek, który, jeżeli wierzyć norweskim mediom, jest dziś prześladowany przez nasze obecne władze. A tutaj największa gazeta norweskich, norweska akademicka, najbardziej opiniotwórcza, napisała bardzo mocno. Polskie władze zwiększają presję na środowisko akademickie, prześladowania, kampanie oszczerstw, nowe tutaj takie interpretowanie prawa, faworyzowanie zwolenników politycznych, środki stosowane przez rządzących w Polsce do trzymania opozycji w ryzach w coraz większym stopniu wpływają również na środowisko akademickie. No więc słuchaj, no może opowiesz, w jaki sposób potraktowano ciebie, bo zdaje się, to była taka klasyczna zabawa, trochę bezpieki, trochę mediów. No, wydaje mi się, że przede wszystkim cała historia rozpoczęła się na Twoim kanale, bo trochę na Twitterze też, ale też na Twoim kanale, bo po kilku występach dowiedziałem się, otrzymałem telefon od swojej ciotki, która z kolei otrzymała telefon od naszej, mojej właściwie byłej sąsiadki z Opola, gdzie mieszkałem powiedzmy do. No do 30 roku życia, później z przerwami też tam odwiedzałem rodziców. Oczywiście byłem tam jakoś czynny w tym Opolu, często bywałem. Sąsiadkę również bardzo dobrze znam. Ta sąsiadka jest nie tyle znajomą moich rodziców, co bardziej właśnie tej ciotki mojej, która też już tam nie mieszka. No i zadzwoniła, że przyszli jacyś tacy panowie. No i wypytywali o mnie. Na początku, co ja robię, gdzie ja jestem. No, no tam powiedziano, że z tego, co wie, to w Warszawie. No, ale też wypytywali, czy byłem grzeczny w dzieciństwie, czy nie było ze mną jakichś problemów i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki zrobili, byśmy to nazwali, wywiad środowiskowy na temat mojej osoby. No i było to bardzo mocno skorelowane właśnie z moimi wypowiedziami, powiedzmy sobie, zarówno w internecie, jak i u ciebie na kanale, ale też, co ciekawe, z tymi paszkwilami, które ukazywały się na mój temat zarówno w telewizji tak zwanej publicznej, jak i w rozmaitych gazetach organach krajowych. partyjnych, tam w gazecie tej, to się nazywa. W gazecie, którą prowadzi syn działacza towarzystwa, prominentnego działacza Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, czyli Tomasz Sakiewicz. Mało osób o tym wie, że ten tropiciel komuny i dzieci resortowych miał tatę, który wspierał przyjaźń polsko-radziecką. I no, tam cię oszkalowano i oszkalowano cię w tygodniku sieci. Niektórzy mówią śmieci na to. Więc w sumie to taka dobra rekomendacja. Natomiast. No, to też nie, to nie jest wszystko, bo również tygodnik do rzeczy poświęcił mi w jednym tygodniu, aż byłem wymieniony w trzech artykułach, w tym takich prominentnych publicystów jak Rafał Ziemkiewicz i Piotr Semka. Propagandzistów. Tak, no, którzy oczywiście w różnym tonie, Ziemkiewicz w takim tonie bardziej no, pogardliwie, w cudzysłowie kabaretowym, Semka bardziej przerażony, co to się dzieje, ale no tak dopełniały się te narracje. No i to jest jakoś ta wizyta tych panów u mojej sąsiadki w miejscu, gdzie już nie mieszkam, ale które jest doskonale wiadomo, że tam mieszkałem, ponieważ nawet na dowodzie do dzisiaj mam wpisane, że tam mieszkam. Dowodzie osobistym, jakby dopełnia to te nagonkę. No i tutaj dziennikarka norweska, która przyjechała do Polski badać różne przejawy, o tamtym artykule oczywiście są też inne sprawy opisane, no też uzyskała kontakt do mnie, no i dlaczego nie? No, bo powiedziałem jej, jak to wygląda. Uważam, że to jest jakiś kolejny etap budowy tego
tego państwa, można powiedzieć, neofaszystowskiego. Ja bym tego, ja oczywiście wiem, że te szykany to są na razie, można powiedzieć, dosyć w porównaniu do tego, co znamy z historii, być może trochę delikatne, ale nie należy tego lekceważyć. Trzeba pamiętać, że są bardzo różne dyktatury i są bardzo różni dyktatorzy. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy już te doświadczenia stalinowskie, hitlerowskie. Większość dyktatorów nie chce wracać do takiej bardzo ostrej polityki, tak? Do procesów politycznych, nie wiem, do mordów politycznych, czy do jakichś umieszczania opozycji w więzieniach zanadto. Natomiast chcą oni kontrolować nasze życie i chcą nas przede wszystkim zastraszyć, żebyśmy Tak, to jest. nie mogli mówić o tym, jakim oni są dla nas zagrożeniem. I oczywiście jeśli chodzi o te dyktatury, no to mamy takich finezyjnych dyktatorów jak Viktor Orban, który właściwie na miękko udało mu się zbudować trwałą dyktaturę, choć też ostatnio słyszałem, że są profesorowie zwalniani z uniwersytetu, więc to też Tak, takie znaczy jedno. on dłużej, jemu się udało dłużej tą taką letnią temperaturę, tak powoli zwiększać tą formę opresji. I dopiero teraz, kiedy jego władza się chwieje, kiedy są klasyczny efekt socjalizmu, w tej chwili na Węgrzech paliwa są w cenach europejskich, czyli już bardzo drogie, tam jest około 10 zł. Natomiast przede wszystkim brakuje podstawowych towarów w sklepach, które jeszcze na początku roku były mocno subwencjonowane przez władzę. Władza po prostu Orbana zaczyna się chwiać jak każdy totalitaryzm, jak każdy zamordystyczny system pod wpływem upadku gospodarki, ponieważ nowoczesne gospodarki nie są w stanie funkcjonować w takiej ograniczonej praworządności, tak naprawdę w takim getcie, w którym nie ma krytyki, która w jakiś sposób reguluje, szczególnie kiedy Orban wprowadził to, co robi, to, co teraz robi Kaczyński, czyli dominującą własność państwową. Ja mam wrażenie, jak kiedyś Stalin stawiał tezę, otwarcie budując swoją dyktaturę socjalistyczną, komunistyczną, że w miarę w postępach w budowie socjalizmu, on używał, ale tu w domyśle też i komunizmu, oni to różnie traktowali, walka klasowa się zaostrza, czyli trzeba się mocniej aresztować, więcej ludzi wsadzać do więzienia. Ja mam wrażenie, że jeżeli popatrzymy na ostatni rok, to oni ewidentnie tracą poparcie. Już nawet ich robione sondaże wykazują tendencję spadkową, bo próbują się utrzymać jakieś te kilkanaście punktów procentowych, mogą dodać, ale już nie kilkadziesiąt. Więc zaczyna się to naprawdę wszystko sypać. I co oni robią? W lipcu 2022 roku wprowadzili po cichu zlikwidowanie tajemnicy bankowej. W międzyczasie wprowadzili drastyczne ograniczenia w prawach więźniów, prawdopodobnie po to, żeby móc generować bunty na zawołanie, po to, żeby móc pokazać, że władza twardo rozprawia się z przeciwnikami, którzy są kryminalistami. Moi informatorzy z kręgu władzy powiedzieli mi, że Kaczyński ma przygotowaną taką narrację, że dokręcając śrubę, ograniczając kontakty z rodzinami osadzonym, wywołają bunty, po czym będą jechać w wiadomościach i we wszystkich tych, że regularnie w więzieniach wygrywa Platforma Obywatelska i oto więźniowie buntują się, nie mogąc się doczekać władzy PO. Tego typu mechanizm. Po to chcą niszczyć ludzi, upadlać, po to, żeby to robić. I teraz kolejny etap, o którym wszyscy słyszeliśmy. Policja zakupiła urządzenie, które po zabraniu nam telefonu komórkowego lub tabletu jest w stanie go zhakować, niezależnie od tego, czy posiadają dostęp, czy nie, i po prostu przewiercić nasze życie po prostu wstecz, po prostu całkowicie. I to też jest kolejny przykład tego, jak opresyjna chce być ta władza. Kolejna rzecz, oni też planują zakup jakichś nowych parapegazusów, bo przypomnijmy, że prawo do używania Pegasusa, tak jak używali, stracili. Mają jeszcze jakieś licencje pegasusowe, ale wszyscy patrzą im na ręce,
No i w tej chwili do tych przestępczych działań, przestępczej inwigilacji, od której się uzależnili, używają czegoś innego. Ale do Sejmu trafił projekt, którym oni chcą sobie przyznać nie mniej, nie więcej, tylko dostęp do naszych poczt mailowych w czasie rzeczywistym, do naszych komunikatorów, tych, które są internetowe, w czasie rzeczywistym, żeby móc podsłuchiwać te wszystkie szyfrowane komunikatory, które tam ludzie po prostu dziesiątkami używają. Oni chcą mieć do tego dostęp. Tu mamy, ja powiem taki tekst. Czy nie masz wrażenia, że w miarę postępów, ponieważ Jarosławowi się kończy się czas, to przyspieszył u nas budowanie tego neofaszystowskiego systemu, w którym władza ma mieć pełną wiedzę o nas wszystkich, żeby móc nas po prostu takim jednym przyciśnięciem palca zdeptać. Ja jeszcze dorzucę jedną rzecz. Już niedługo, drodzy Państwo, żeby wystawić fakturę, trzeba będzie się rejestrować w Ministerstwie Finansów. To oznacza, że oni w czasie rzeczywistym będą wiedzieli, jak wszystkie nasze firmy, z czyich faktur żyją. Z czyich faktur żyją. W czasie rzeczywistym. Czyli będą wiedzieli, gdzie należy uderzyć, w jakich kontrahentów, żeby wyłożyć każdy biznes. Będą też wiedzieli, w jaki sposób można jakiś biznes przejąć. To jest po prostu niewiarygodne to, co oni robią w przeciągu zaledwie tego. No ja mam tutaj, powiem, że wrażenie, że właśnie oni już zrzucili maskę i próbują robić na siłę dojeżdżać, że albo się uda, no albo polecą no, głęboko do więzień. Takim bardzo rozpaczliwym przejawem, ja zaraz wrócę do tych spraw gospodarczych, takich sensu stricte, takim bardzo rozpaczliwym, też to jest sprawa gospodarcza, takim bardzo groteskowym i rozpaczliwym przejawem tych działań jest próba zaprogramowania pilotów do telewizora, tak, na których na pierwszych 5 miejscach ma być telewizja publiczna, no i tam jeszcze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie dalsze te programy wybierać stacjom, znaczy dostawcom telewizji kablowej czy satelitarnej. To oczywiście, jeśli ktoś oglądał filmy Stanisława Barei, czy w ogóle wie, jak to było w PRL-u, to doskonale wie, że to będzie wiele metod obejścia tego, bardzo śmiesznych, bardzo zabawnych, i to trzeba przyznać, że to jest rozpaczliwy, taki groteskowy krok. Natomiast są też smutne informacje, no na przykład z powodu wzrostu ceny gazu o prawie tam 1000% czy tam 900% pada w tej chwili fabryka porcelany w Wałbrzychu, która, jak wiemy, przetrwała przejście frontów I wojny światowej, następnie II wojny światowej. I teraz jest w stanie likwidacji za Kaczyńskiego, tak? Więc ja myślę, że ta analogia do bitwy o handel jest dobra, z tym, że bitwa o handel była motywowana jednak w inny, ideologiczny sposób, bo tam chodziło o to, żeby środki produkcji, czyli fabryki i tak dalej, były przynajmniej na gruncie ideologicznym i gruncie takim oficjalnej ideologii, były w rękach klasy pracującej. Ja tylko może wejdę w słowo i powiem tak, że chodzi o to, że to, co robi PiS, atakując przedsiębiorców właśnie wysokimi cenami prądu, wysokimi cenami paliw wcześniej, a teraz jeszcze gazu, doprowadzając ich firmy do bankructwa, ma na celu tak naprawdę wygubienie środowiska, które prezes PiS i w ogóle, czyli Kaczyński, osobiście uważa za wrogie Prawu i Sprawiedliwości. On uważa, że przedsiębiorcy, którzy obecnie działają na rynku, są jego przeciwnikami politycznymi. I to, co oni robią, to właśnie jest porównywane do bitwy o handel, czyli tego, co komuniści sowieccy, którzy w Polsce rządzili, zrobili w latach 47-49, czyli zdusili polski handel, polski drobny rzemiosło, drobny przemysł, różnymi domiarami, różnymi atakami, wychodząc z założenia, że tam jest siła partii PSL-u, który miał wtedy około 70-75% faktycznego poparcia społeczeństwa, ponieważ był jedyną siłą opozycyjną w Polsce w stosunku do komunistów i ich satelitów. I no, rzeczywiście ja mam wrażenie, że oni idą tą samą drogą, że jest to droga komunistyczna. Tak, oczywiście, tylko że tam to było trochę jednak inaczej ideologicznie motywowane, i to przynajmniej owocowało tym, że
w zakładach pracy, przynajmniej na poziomie oficjalnym, funkcjonowały jakieś rady pracownicze i tak dalej, że ta jednak klasa robotnicza miała tam przynajmniej pewne formalne przywileje, jakoś tam mogła. Natomiast tutaj to będzie po prostu kapitalizm pod nadzorem państwa. A jeśli państwa, no to wiadomo, no to partii koniec końców pod nadzorem Kaczyńskiego, jeśli on ostatnio nie wygląda dobrze, ale no Ale wierzę podobno, że jest nieśmiertelny. póki co Kaczyńskiego, tak? I jest to bardziej model faszystowski, moim zdaniem, niż model komunistyczny. Natomiast efekty będą podobne i środki też są właściwie takie same. Tam były domiary, tutaj jest po prostu zwiększanie pewnych kosztów, które powodują, to zwiększanie powoduje to, że no albo trzeba podnieść cenę tak znacząco, że nie wiadomo, czy będzie kupiec na te towary, albo po prostu te budżety się nie będą spinać. No i oczywiście tutaj jest ten proces podporządkowywania wszystkiego państwu, no a wiadomo, że jak państwu to partii. No i jakby tutaj zarówno gospodarka, zarówno prywatne przedsiębiorstwa, które wiadomo, że klasa tych prywatnych przedsiębiorców jest, no, głosuje prawdopodobnie głównie na Platformę Obywatelską i Konfederację. Ona jest odległa od PiS-u. Ja dlatego zresztą uważam, że koalicja Konfederacja PiS jest nierealna w ogóle, bo to jest zupełnie Ja też inny tak uważam, elektorat. ale Chciałem Jarosław. większość Konfederacji, nie wejdzie w koalicję, czyli Zdecydowanie nie. zarówno ci politycy związani dzisiaj ze Sławomirem Mentzenem, jak i ci związani z Arturem Dziamborem, oni nigdy nie wejdą moim zdaniem w koalicję z PiS-em. Więc PiS ma w życiu zerową zdolność koalicyjną. No ale tak wracając, no, jedna niezależna w miarę część społeczeństwa to są ci właśnie przedsiębiorcy, a druga, no, ciągle niezależna, to są właśnie też uniwersytety, które mają jednak bardzo dużą autonomię. Przypomnę, że na teren uniwersytetu to nawet policja nie może wejść bez zgody rektora. Więc to jest duża autonomia. Władze uniwersyteckie są wybierane w wyborach, których nie można nazwać demokratycznymi, bo tam oczywiście profesorowie mają więcej do powiedzenia w tych wyborach, więcej głosów niż studenci czy pracownicy na niższych stanowiskach pracujący, asystenci i tak dalej. Ale są samorządne, tak? Wybierają sobie same władze i tutaj jest to dosyć trudne, żeby to opanować. A dodatkowo, no, większość środowiska akademickiego znowu jest nieprzychylna PiS-owi, a już na Uniwersytecie Warszawskim to ta prawicowa część jest naprawdę, ta grupa jest nieliczna. No i tutaj takie zastraszanie, próby jakiegoś wpływania, no to jest próba opanowania tych też środowisk opiniotwórczych, które no, z reguły są zorientowane mocno wolnościowo, w sensie takich, no, demokracji, praw człowieka. No, jeśli chodzi o gospodarkę, to pewnie to się różni pomiędzy różnymi osobami. No, ale jeśli chodzi o sprawy wolności słowa czy swobód demokratycznych i tak dalej, to raczej środowisko akademickie jest właściwie w 100% nieprzychylne PiS-owi w kwestii praworządności i tak dalej. Więc tu też oni próbują, z pewnością przynajmniej tych, którzy mocno opowiadają się za pewnymi wartościami, próbują jakoś szykanować. Tak bym powiedział, na razie może nie są to prześladowania takie bardzo mocne, ale szykanować. Ja tu wspomnę o moim koledze z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Michale Bilewiczu, który ma już dawno przegłosowany w odpowiednich organach akademickich tytuł profesora, ale Andrzej Duda nie podpisuje tego wniosku już od 4 lat.
Człowiek od 4 lat już powinien być profesorem tytularnym, tym prezydenckim czy belwederskim. I Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda właściwie bez jakichś wyraźnych powodów tego nie podpisuje, nie wręcza i on jest w zawieszeniu, tak? To Tylko jest. dlatego, To też że jest. zajmuje się badaniem polskiego antysemityzmu, tak? To też jest niewygodne dla PiS-u. Ja też oczywiście, ty kiedyś wspominałeś o tym, że ja ja sam nie mogę podawać, że jestem z Uniwersytetu Warszawskiego za bardzo na Twitterze, gdy się wypowiadam, tak? No tak, Wiem też, że wczoraj się dowiedziałem, że nie jestem jedynym. Także napisał o tych swoich o podobnych perypetiach, napisał wczoraj na Twitterze profesor Jacek Kochanowski, który zarówno jeśli chodzi o badania, jak i o działalność publiczną, zajmuje się środowiskiem LGBT, tak? Zarówno swoje prace naukowe napisał na temat tego środowiska, jak i zajmuje się no, po prostu walką o prawa osób LGBT. No i też wczoraj napisał, że miał rozmowę z rektorem. No, generalnie widać, że tam były podobne konkluzje z tej rozmowy. Ja oczywiście jestem jak najdalszy ferowania jakichś wyroków czy wyciągania jakichś wniosków na temat samych władz uczelni. Jestem dość ostrożny w formułowaniu wniosku, ponieważ ja widzę, że po prostu na władze uczelni wywierana jest presja. To widać. Ja nie chwaląc się, miałem okazję poznać obecnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego dosyć dobrze, myślę, i nie sądzę, żeby on, gdyby nie był pod ogromną presją, w ogóle wystąpiłby z takim tematem, z zapraszaniem na jakieś rozmowy, a te rozmowy się odbywały, więc sądzę, że to jest też presja po prostu ze strony, no jednak. Uniwersytety publiczne są finansowane przez państwo, jakoś tam podlegają nadzorowi ministerstwa. I oczywiście tacy ministrowie, jak jest dzisiaj minister Czarnek, no to ja sobie wyobrażam, że mogą wywierać presję na władze uczelni. Zresztą jestem jakby, nie mam dowodów, ale moja intuicja daje mi pewną, no pewność, można powiedzieć. Jestem pewien, że ta presja jest wywierana, więc. Ja cię zwolnię w takim razie z domysłów. Oczywiście, że jest wywierana. Ja cały czas wszystkim opowiadam, jako człowiek, który funkcjonuje w mediach, teraz już 26 rok, mówię, że najsilniejszą formą cenzury, którą próbuje zaprowadzić każda władza, jest autocenzura. Dlatego się właśnie rusza ludzi, bo taki strzał z grubej rury, że chodzą służby i dopytują się o człowieka, co on robił po prostu jako dzieciak, to na niektórych ludzi działa już to mrożąco i oni zaczynają, krótko mówiąc, tonować swoje wypowiedzi, zaczynają, no taki, powiem, na ciebie zrobiono nalot dywanowy, czyli właśnie bezpieka, następnie wszystkie gadzinówki, TVP, które ma mieć mrożący krew w żyłach oddźwięk, bo to ma dostęp do milionów. No ten przekaz tej jednej wielkiej, no bo to jest goebbelsowska propaganda, oni nie mają żadnych skrupułów, oni tam po prostu zwyczajnie łżą, manipulują. To ma zwykłego, normalnego człowieka, to ma po prostu przestraszyć. On się ma zacząć mitygować. Ja wielokrotnie tłumaczyłem ludziom, że manipulowanie w mediach polega dzisiaj, w dobie tak szybkiego obiegu informacji, polega na zastraszaniu lub zaskorumpowaniu, albo czasami dwa w jednym. To znaczy, najpierw straszymy delikwenta, a no w końcu, jak on już jest lekko zestrachany, to do niego przychodzimy z taką propozycją jakiegoś fajnego graniciku. I pokazujemy mu, że może być źle, ale może być dobrze. I w ten sposób oni przeciągają ludzi. No na przykład mnie oni nie cierpią z tego tytułu, że ja pokazuję mechanizm, w jaki sposób na przykład oni sobie kupili Ziemkiewicza i wstawili go w butonierkę. Że Ziemkiewicz po prostu ma obowiązek zabierać głos na tematy, które ich interesują.
To nie jest przypadek, że te obiegłeś te wszystkie redakcje. Jak pamiętasz, ja ci powiedziałem wcześniej, że jeszcze sprawdzano VPN-ie i sprawdzano po prostu po rejestrach, czy i to było robione w sposób nieformalny, czyli najpierw, żeby nikt się nie trudził i nie chodził do IPN-u, nie załatwiał wniosków, to sprawdzano, czy jest coś u ciebie w rodzinie, co jest do wyciągnięcia, czy masz coś wstydliwego, że można pokazać, że jesteś pomiotem sowieckim, że jesteś po prostu taki, że u ciebie łatwo można tego. To już są właśnie. Ja powiem tak, najkrócej komentując ten artykuł Roman Giertych, który podał wpis Michała Bilewicza, no właśnie tego, którego wspomniałeś jako tego człowieka, który jest po prostu dyskryminowany przez Dudę w związku z tym, że mu się nie podobają jego poglądy, w związku z tym mu nie nadaje tytułu profesora. No to właśnie Roman Giertych podkreślił jedno słowo: Rosja. I tak naprawdę to jest cały komentarz, że Jarosław Kaczyński po prostu realizuje ten plan zastraszania ludzi, żeby ludzie w zetknięciu z władzą, bo część ludzi jest bardziej zależna, część ludzi jest mniej zależna. To jest niestety tak, że oni chcą po prostu uderzać aparatem państwa. Przed wojną Piłsudski i ci jego ludzie ordynowali to bardzo prosto. Każdy, kto udzielał wsparcia partiom opozycyjnym, był albo zwalniany z pracy, albo zwalniana z pracy była jego rodzina, albo jeżeli był przedsiębiorcą, to na przykład banki wypowiadały mu kredyty. Krótka piłka. Żadna z firm, która wspierała przed wojną opozycję, nie miała możliwości uczestnictwa z sukcesem w przetargach państwowych. Nie dostawała państwowych zleceń. Kropka. Jarosław Kaczyński realizuje dokładnie tą samą strategię. No do dzisiaj oczywiście też wiemy, że reklamy ze spółek Skarbu Państwa dostają wyłącznie media, czy tam prawie wyłącznie media, no wiadomo jakie. I Nie, to jest ale masz rację, tutaj jest. analogia jest bardzo. Nawet te, które nie są propisowskie, jak Rzepa na przykład, jak Super Express, który zachowuje tam jeszcze jakąś taką część tam integralną, chociaż daje się ewidentnie wykorzystywać w propagandzie, i jak na przykład Dziennik Gazeta Prawna, już nie wspomnę o Pulsie Biznesu, to te media w różnym stopniu respektują to, że PiS ich karmi, w związku z tym nie idą z nim na mocno, na ostro. Po prostu nie robią tego. No tak, czyli to jest z jednej strony zastraszanie, z drugiej strony te miękkie, też finansowe bodźce, które mogą być pozytywne, tak. No, jest to z pewnością zamach stanu. Pytanie do jakiego momentu ten zamach stanu, do czego oni są w stanie jeszcze się posunąć. Jest to ewidentnie próba zamachu stanu, ono się ciągle dzieje, jeszcze chyba się to nie udało do końca. Zobaczymy, co będą robić podczas wyborów. No ale też dzisiaj dowiadujemy się, że w Brazylii były już plany puczu wojskowego po wyborach. Tylko okazało się, że większość armii pozostała, że tak powiem, bierna w stosunku do tego puczu, i dokumenty są, że część chciała przeprowadzić, no ale nie przeprowadzono tego. Czy pozostała wierna Oczywiście. demokracji, My no. jesteśmy, mamy zupełnie inną tradycję. Brazylia ma tradycję po prostu junty wojskowej. Natomiast no, Kaczyński nie jest wojskowym. Pewnie też nie jest za bardzo popularny w armii. Będzie się pewnie imał innych sposobów. No, tym sposobem jest oczywiście ta ordynacja wyborcza, która, jak ja już mówiłem, ona w sensie sensu stricto, w sensie. Gdybyśmy założyli, że wybory są uczciwe, to ona PiS-owi niewiele da, moim zdaniem. Natomiast ona może doprowadzić do tego. Ja rozmawiałem o tej ordynacji z kolegami, również specjalizującymi się w zachowaniach wyborczych, i no, nam się wydaje generalnie, że ona może doprowadzić do chaosu. To znaczy, te nowe komisje, tam nie będzie wiadomo, kim ich obsadzić. Tam mogą być jakieś próby fałszerstw i może doprowadzić do chaosu, no i może to być ostatecznie pretekstem bo nie da się sfałszować w Polsce wyboru, żeby to nie wyszło. Może to być ostatecznie pretekstem do anulowania po prostu wyborów, no i tyle, no i Oni moim to zdaniem może w być taki sposób. tym kierunku. Natomiast ja liczę na rozsądek przede wszystkim prezydenta, który moim zdaniem w jego interesie de facto też nie jest zwycięstwo PiS-u. Taką stawiam tezę, może trochę poboczną dzisiaj dla naszego tematu, ale stawiam taką tezę, że w jego interesie jest
Raczej, żeby PiS może nie druzgocący, ale żeby przegrał, bo wtedy on może jako wetująca osoba gdzieś tam starać się stać liderem PiSu po Jarosławie Kaczyńskim. Natomiast zwycięstwo PiSu, no to jest już po końcu kadencji, to jest koniec jego kariery politycznej, więc tu upatruję jakieś nadziei, że te najgorsze ustawy, które w tej chwili są proponowane, że one nie wejdą w życie. No zobaczymy. No widzisz, no. Czyli podsumowując, faszyzm przyspiesza, ale jesteśmy dobrej myśli, że się nie uda, tak? Ja niezmiennie jestem dobrej myśli. Myślę, że przeprowadzimy jakąś rozmowę w końcu października, powiedzmy, czy na początku listopada. Być może przeprowadzimy jeszcze jakąś wcześniej, ale myślę, że też umówimy Paręnaście. się po wyborach i już będziemy w dużo lepszych humorach i chyba trochę odetchniemy w końcu. To ja powiem tak, że to ty będziesz tą Joanną Szczepkowską, która ogłosi koniec faszyzmu w Polsce, tak? No, skoro ogłosiłem początek, to może i koniec będę musiał. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był profesor Maciej Górecki z Uniwersytetu. Dziękuję. Nie będę wymawiać nazwy. Drodzy Państwo, no ja pozwolę sobie polecić Historię bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Historię warto znać, bo gdybyśmy ją dobrze znali, to by nikt nie głosował w Polsce na człowieka, który chwali Józefa Piłsudskiego i mówi o tym, że jeżeli jest dyktatorem, to takim, którego, takim jak Piłsudski. I to są słowa Jarosława Kaczyńskiego i on uważa, że to jest w porządku. Do zobaczenia. Dziękuję.